Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Horizon Zero Dawn. Wiecie co? Tak, poza nagraniem porobiłem tutaj parę rzeczy, w sensie pozbierałem parę surowców, tak, pochodziłem tutaj. Tutaj miałem takie zadanie, też je zrobiłem. Tylko nie wiem, gdzie to jest. Aha, chyba samouczek? Nie, nie, nie. Chodzi o to, że trzeba było plujki, czy tak jak one się tam nazywają, strzelić właśnie... Chyba to zrobiłem, tak? Chyba tak. Takie trzy zestrzelić trzeba było. No to też nie będę wam tego pokazywać, bo to takie jakieś tam są misje, w sumie można powiedzieć, jeszcze bardziej niż poboczne. Słuchajcie, jeśli chodzi o misję, którą chciałbym sobie dzisiaj zrobić, to jest obóz bandytów, to jest na 7 poziomie, więc... Chodźcie, zobaczymy w obozu. Pomów z Nilem. Dobra, to chodźcie. I tutaj jestem blisko, bo to jest na 7 poziomie, więc chciałbym to zrobić. Tamte dalsze, które mamy do... Na przykład wątek główny, to jest na 12, więc zobaczymy, co ma do powiedzenia. I'm glad you came. You're glad. Why? Call it a shared interest. And call me Nil. Look there, those old rocks. A bandit clan squats under them. Disturb the rocks and they'll come wriggling out. Okay. That they are. Bandits. Why have they come here? The Nora are in trouble. Rumors spread like blood. With no braves to guard the border, killers hungry for sport slip right through. My partner and I shadowed these scum for days. Good tracker, but he went on ahead without me. We talked about this kind of behavior. Still, I understand. Leave it too long, your fingers itch for the bowstring. Say, how about you and I work together? Kill them all. I don't know you, and I have no reason to trust you. Trust is a rare egg to find, isn't it? I'm just a traveler, with a bow, concern about the state of these lands. And a missing partner. I don't think you're just anything at all. Let me put it another way. Are you a bandit? Of course not. Then you have nothing to fear from. No dobra, niech będzie. All right. Someone has to stop them from hurting others. And we will. We'll stop them from doing anything. Safe screaming a lot. Go ahead and take the lead. I look forward to seeing what you're capable of. Oczyszczono pierwszy obóz bandytów. Oczywiście ja to zrobiłem, tak? To jest... Let them sound nie, są. Nie. It's a gift. Tak, tak, ja to zrobiłem, słuchajcie. And if you're the heroic kind who needs a little extra, there's the captives. No pokazują nam, ale myśmy to odbili w poprzednim odcinku. No dobrze, dobrze. Warto było się do niego tu wrócić. Zrobiłem to zupełnie odwrotnie. No ale też przypadkowo to zrobiłem, bo jakoś tak się ten obóz napatoczył w poprzednim odcinku na mojej drodze i odbiliśmy go, a to się okazało, że to jest w ogóle zadanko. Dobra. No tak. I hardly feel surprised. He was already getting cocky when we carved through the last bandit camp. I thought he and I were agreed. Only enjoy the killing as much as the challenge. No great loss. Nothing in the wilds I can't handle, just me and the voice of our teeth here. Your bow has a name? Yours doesn't. You're not just a traveler. That armor was fitted for you, and the way you hold your bow. I said a concerned traveler. I was a soldier, but I was a soldier longer than there was a war, if you follow. Where the arrowhead passes between armor and skin, that's the place I met. Aj, nie wiem, nie wiem. Inaczej zupełnie wygląda. Have you ever thought about hunting machines? No, they don't get that look in their eyes. Did bandits wrong you somehow? They wrong us all. They live filthy lives, so they have to die that way too. So you hunt them down to help others? No, no. For sport. I can't wait for wars anymore.
Life's too short and the thrill of death too sharp. If you kill a tribesman, there'll be retribution. Under boar, they complain if you waste the meat. But bandits, they're vicious. They always put up a fight, and no one cares if you kill them. No właśnie. Mhm. Dobra, niech będzie to. Guess you're doing the right thing for the wrong reason. I'm doing what I love. And what could be wrong with that? Okay. We're done here. Here? I'm afraid so. But we live in a world of ruins. Bandits are drawn to them like infection to a wound. You wouldn't let that infection set in, would you? I'm sure I knew it. Maybe. If it can't be helped. If we pass each other by, we'll never die. Zniknął mi magicznie. Hokus pokus i nie ma go. Ale ładnie się zrobiło to. Słuchajcie, jeszcze tak, bo w sumie nie powiedziałem wam, że kupiłem sobie nowy strój. O taki, o, wykupiłem. Zaraz się pokażę tutaj, chociaż ciemna jest. Dobra. I zobaczcie, bo jeszcze umiejętności. O Jezus, aż 8. A ja, na co ja tu czekam w ogóle? Pewne oko. Cios z dołu. O, proszę. Silny cios. To ja ten silny cios poproszę. I jeszcze to. Tak, tylko że to bardzo dużo mi zajęło, ale to nie szkodzi. Mocne ramiona. Ciężka broń. No nie próbowałem jeszcze tego. Precyzja. Precyzja nie mogę, bo... Bo ile potrzeba... A, bo to już mam. Okej. Okay. Dominacja bojowa. Złomiarka. Zdrowicielka. Podnoszenie zwierzchowca. Zbieranie... Aha, to można rozłożyć to. No, no, no. To też mi gdzieś tam się wyświetliło. A to? Cichy zeskok. Trafienie krytyczne. Dobra, weźmy tą złomiarkę. Niech będzie. Dobrze. To, to, to. Tutaj tu mam surowce. No i dobra, i teraz te misje. Czyli tutaj już mam główną i to są na poziomie 12 jedno i drugie. Więc pomów z Moreą w koronie matki. Więc to weźmy sobie. Idę do niej. O, to jest, ona jest troszkę bliżej. Więc chodźcie. Na piechotę, nie mam tutaj nigdzie wierzchowca. O, useful. Trzeba było sobie takiego jednego jakiegoś tutaj sprawić. Nie jest daleko, więc może się jakoś tam nam uda szybciutko. Tam gdzieś, tak? No dobra. Tu są bieguny gdzieś, więc mógłbym tutaj przeatakować, czy nie? Aha, to jest w tym miasteczku, okej. Okay. Korona matki. Jak mi się na przykład duży obszar jakiś ładuje, to jednak, o, widzicie, troszkę to szwankuje. No, niby mam dobry komputer, ale nie zawsze to wychodzi. Mhm. Patrzcie, tutaj mamy misje poboczne. Pogadam z nią. Może zbiorę najpierw te jakby zadańka poboczne, nie? Zbierzemy to. A później będziemy je robić. What happened to you, Hunter? Are you all right? Oh, I'm grateful for this wound. It's a lesson I won't forget. And you should heed it too. How's that? I was chasing a galloping grazer, so intent on my prey that I didn't see where I was going. Right to the threshold of a cauldron. Kocioł? A cauldron? Co to? What's that? Ah, you're from inside the embrace, so you've never seen one. A cauldron is a sort of door, I guess. No one knows what lies beyond. Some say machines are made inside. Others think they're dens of evil, where the spirits of the metal devils linger. Same thing, I suppose. Whatever they are, they're forbidden. No to ciekawe.
You mentioned a lesson before. What did that wound teach you? As I stood before the cauldron, my prey scampered off and I stared, dumb with wonder. For a moment, I was a child again, rapt from stories told by hunters at the campfire. I had a powerful desire to see what was inside. That's when the Watcher attacked. Cauldrons are guarded, you see. I barely fought it off and got the scrape as a reminder. There's a reason the matriarchs forbid those places, and not just because they're dangerous. We weren't meant to see what's inside. Oczywiście my będziemy chcieli wiedzieć, co tam jest. I'll never waver again. This scar will see to that. But for a moment you felt something. A sense of discovery. Are you so sure that's a bad thing? Has to be, right? Or I wouldn't have been punished. A sami to sprawdzimy. Where can I find this cauldron? My point is you shouldn't. Then describe the place I should avoid. You're a clever one. But not so clever as to heed my warning, I see. Fine. You're grown. I can't stop you. It's dead north of here, past the red drifts, built into the side of a mountain. Just remember, I told you to stay away. No, no, no. Oczywiście, że tak. Kocioł. And she's back. Unharmed. Where's that cauldron again? North of here, past the red drifts. I'll be on my way. I tell you to be careful, but the words would be wasted. Dobra. I tu jest jeszcze jedna osoba. To chodźcie, zbierzemy to. You're the seeker. The one who was an outcast. My hunting party. My party has... You fought the killers, didn't you? The ones that attacked in the proving. You saved many lives. I wish I could have saved everyone. Did you... How far did you follow the killers? What are you getting at? Are you worried your hunting party has been killed? There are worse things than being killed. Gorsze śmierci? What's worse than being killed? No. I'm not like you. I can't live as an outcast. I'm afraid... My friends went into the ruins. I can't go there or I will be cast out. But I can't abandon them either. What was your hunting party doing? After the proving, we were so angry. We wanted to strike back. And those corrupted machines left tracks we could follow. We caught up to them at dusk. We fought with all our burning hatred. But in the dark and chaos, I couldn't see everything. They stampeded, and then I was alone. Zostawiłeś ich. Here, but my party is... Your party is... Gone. No, jesteś pewny? Tell me what you want. Właśnie, czego Speak chcesz? Plainly. Find my friends. We were so eager to fight the corrupted machines, we didn't realize we'd reached the edge of the ruins. You're a seeker. You can enter Devil's Thirst without judgment. But please, have pity on us. Don't tell anyone we were there. You have nothing to worry about on that end, trust me. I'll see what I can do about your friends. Okay. How can you tell if a machine's... Did you find my party? I couldn't live with myself if I left them to die. Yeah. Please find my party in the ruins. I don't want them marked by the metal world. Wiecie, zagadałem jeszcze raz, bo różnie może być. Bo może to zrobiłem, może nie, wiecie. They made her a seeker. Come here, girl. Let's have a look at you. No dobra, pogadamy z nią. The girl with the mark of a seeker. The sentinel saw you coming. You're Maria. Varl told me you'd know the way to Meridian. The Karja capital. West will take you to it. But their soldiers will stop you long before you get there. They can try. No, what I mean is there's a Karja fort that guards the pass between east and west. Word is, the Karja have sealed the gate out of fear of the corrupted machines infesting our sacred land. So if I clear out the corrupted machines, they'll open the border? I suppose. But I can't spare any braves to help you. Who said I needed help? You'll clear the valley, all by yourself. I'm good with a bow. For your sake? Better than good, I hope.
W ogóle te postaci tutaj bardzo ładne są. Ładnie zrobione. Tak mi się podobają. Skażenie. No, a ten fort na przykład. So I'll find this Karja fort to the west? And beyond that, Meridian? Yes, the Karja call the place Day Tower. It's not far from the Forsaken Village. What Forsaken Village? It had a name once, not that it matters now. I was born there. What happened to it? The war. The Karja destroyed in one of their red raids. I was 15 at the time. I got away, others weren't so lucky. The Nora withdrew to this place, Mother's Crown. Relinquished our claim on the valley. Even now, with the war behind us, we've left the valley be. A kind of buffer between the Sundom and our sacred land. Okay. How far has the corruption spread? I've seen it myself in machines at the head of the valley. And there's been word of corrupted machines in the south, too. Whatever the corruption is, it doesn't just affect machines. It burns flesh and sickens the injured. Do the corrupted machines have any weaknesses? Fire seems to affect them more than ordinary machines. A small mercy. This is a curse only the goddess can lift. Unless we find out what's behind it and put a stop to it. The matriarchs have spoken, Aloy. All we can do is fight and pray to the goddess. Mother's Crown guards the edge of the sacred land, right? So do you see a lot of foreigners here? Yes. Not here in the village itself, of course, but in the valley beyond. Since the war ended, foreigners have been allowed in the valley, and Nora can trade with them, if they choose. It's a kind of in-between place, neither foreign nor sacred land. If you're curious, visit Hunter's Gathering. It's little more than a heap of dingy shelters and tents, but foreigners use it as a way station. Sounds like a place where I could find out more about Meridian. So you're in charge of the defenses here? Mother's Crown defends itself. During the war, it survived 15 assaults, broke 3 invasions. We will endure. Trying to live up to glorious pasts has a way of getting people killed. You wouldn't know this, but I won the proving the year I ran. Like you, I started off behind, had to find a shortcut. I barely made it, crossed the finish line with a broken ankle. This isn't the proving, Maria. This is real. You miss my point. Getting posted to Mother's Crown? It was the boon I requested. My prize for winning. Trying to live up to the glory of the Nora hasn't killed me yet. But if it has to, I'm willing. I should be going. All right. Be careful out there, Aloy. I hope you find whatever it is you're after. Okay. Pogadali. Oczyść skażone strefy. Trzeba to koniecznie oczyścić. Zapiszemy sobie od razu. I czekajcie, bo tutaj mam jeszcze jeden jakiś wykrzyknik, a nawet dwa. Czy to są te same, z którymi rozmawialiśmy? Bo już nie wiem. Chyba nie. Dobra, pogadajmy jeszcze z nimi. Brave! Mother's Crown could make use of your bow. Me? Well, you are a brave, aren't you? We need boar skins. Our stitcher works his hands raw repairing cloaks and armor. There's good boar hunting to the east, past the falls. But there's a machine out there now. When I saw it, I dropped the hunt, ran for cover, knocked an arrow, but then I... No shame in living to fight another day. No, it's... My ring had come loose. That was my luck in the wild. My mother's mother's, prized from a machine's jaws long past. You put that much trust in a ring? After all that's happened, I need luck as much as the tribe needs those skins. I'll see what I can find. If you can help, you have my thanks. I'll be at the campfire when you come by again. Dobra, znajdziemy twój pierścioneczek. I tutaj jeszcze ktoś coś potrzebuje. A ty? Oh, it's you. The outcast turned seeker. I've heard you're good with bow and spear. Some even say you're the best. I think I hear a challenge in there somewhere. And I'm not interested. I have more important things to do. Oh, I see. The Seeker doesn't have time for us lesser Nora. Too busy hunting machines and marauders. Well, I can't claim to have faced the corrupted or danced with demons.
But I have earned a few sons at the hunting grounds at Valleymead. Have you? Or maybe your seeking hasn't taken you that far. Tereny łowieckie? You went to a hunting grounds in Valleymead. Is that even in the Sacred Lands? Depends on who you ask. It used to be ours, but since the Red Raids ended, the border is a bit unclear. Most Nora don't go there, but the Matriarchs won't cast anyone out for heading that way. As for the hunting grounds, the Keeper's a Karja. He can't refuse anyone the trials, but don't come on too strong. He's so afraid of the Nora, he might jump out of his skin. Dziwny ma grymas twarzy. How did you win those sons? I took down machines with three different types of arrows. Freeze, shock, and fire. If you aim to take a trial, you'd better come equipped. But I'm sure a seeker is always prepared, right? Do you try to provoke everyone you talk to? Only seekers with red hair and big reputations. And how often do they come around? You're the first I've seen today. If your seeking takes you to the hunting grounds, see if you can earn a blazing sun. If you do, you'll know you beat me. Consider it done. No dobra. A, szczęście w łowach. Tu mi się wszystko pozaznaczało. Czym jest? Nie, nie. Chcę zobaczyć w ogóle, co my tutaj raz mamy, bo teraz się trochę tutaj porobiło, słuchajcie. Aktywna. Oczyść tą właśnie... Główne. To są na 12. Aha, czyli to. I teraz tutaj są nowe, widzicie? Na 10 poziomie. W łowach szczęście i to sanktuarium. Znajdź zaginionych wojowników, to co on tam po nas prosił. Tutaj widzisz, widzicie kolejne, ale na 18, więc na razie sobie to damy spokój z tym. Tutaj mamy... zbadaj historię Drall. Zbadaj kocioł i odkryj jego tajemnicę. Właśnie o co chodzi z tym kotłem? Czy one stamtąd wyłażą? Te maszyny? Ktoś je robi? To jest bardzo ciekawe, bo to jest na poziomie 8, więc fajnie by było zobaczyć, co to jest. Gdzie to jest? Jezus Maria. A nie można to jakoś się, słuchajcie, przenieść tu? No niekoniecznie. A Boże, Boże. No właśnie to jest to, że nie można się przenieść. Idziemy to zobaczyć. Niby to cholernie daleko, ale ładnie słońce tutaj teraz świeci, nie? Graficznie naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tu są jakieś takie maszyny. A ja chyba do nich strzelałem, tak. Wyglądają trochę jak jelenie. Gdzie teraz? Tam gdzieś. Na razie ominę je. Więc tu walczyć nie będę. Aby oczyścić skażoną strefę, zabij wszystkie skażone maszyny w niej. Oczyszczenie strefy trwałe usuwa ją z mapy. Aha, czyli to są jakieś skażone. No ale ja chcę teraz na razie to zadanie zrobić. Czyli na tym to będzie polegało. Widzę, że ognisko chyba jest, tak? Więc można by było odpalić, to wtedy bym mógł się tutaj szybciej przenieść jakoś w przyszłości. Drzewo mnie zatrzymało. Skażone. A na czym? Jak one wyglądają? Czy... ciekawe. O Jezu, tu jest ich pełno. Ten mnie zauważy na pewno. Dobra. Nie, to jest spoko, to jest. Co to jest? Dziwny dźwięk słyszę. Co tu chodzi? Kocioł. Gdzie tu jest jakiś kocioł? Znajdź wejście.
Tam, aha. No. This must be the cauldron Drow was talking about. There's gotta be a way, somehow. Oh, Jesus. Gdzie idzie? Pozbiorę wszystko. Pozbiorę, jak ja coś powiem. Dobra, mam wszystko, co chcę. Chcę zobaczyć te wrota. Tu jeszcze też pozbieram, a nie pozbiorę, jak ja to mówię. Co to jest? No właśnie. Czekaj się czas. No i... Wow. Idziemy, nie? A co? O Jezus, jak ją wygięło! To było straszne. O, Frodo. A było, wciśnij E. Było. Oczywiście, że było. No. Zbadaj kocioł. Wow. Tu coś jest, czekajcie. Co to jest? Aha, że mogę tylko to zebrać. Nic tu nie ma, więc... Pierdziele. Niesamowite, nie? Świetnie to wygląda, prawda? Co to jest? Looking good. Dobra, idę dalej, ale... Gdzie to mnie prowadzi? Tu? Chyba tak. Że tu ja chyba wyjdę stąd, tak? A ja nie chcę jeszcze wychodzić. Zbadaj kocioł. I'll find a use for you. Druga strona tego. Chodźcie, zobaczymy. Jakby wyjście?
gap. What does it do? To jest jakiś chyba most, co? Już? Mogę po tym chodzić? Zbadaj kocioł. Cały czas jest to zbadaj kocioł, więc... Co po drodze jest, to zbieram. Nie chcę biec, bo wiecie, różnie jakaś przepaść będzie, znowu spadnę gdzieś w dół. Chyba jest jakiś... A, to świetnie wygląda, naprawdę. Ja pierdziele. No bo to też jest bardzo ciekawe, słuchajcie, skąd te maszyny tak naprawdę się biorą. Kto je tworzy? Czy to jest jakiś jeden wielki komputer, czy jak? To jest bardzo właśnie ciekawe. Zbadaj kocioł. Przenośnik. Czy ja mogę się tu złapać? Tak. Dobra. Nie będę tego żałować, czy będę? No właśnie. Przez kogo? To jest właśnie bardzo ciekawe. Nie wiem, czy nie powinienem się tam puścić. Gdzieś będzie można tutaj spaść. A jak mogę się opuścić? Czekajcie. To? A to też, to mogę się przenieść na drugą stronę jakby. To nie był dobry pomysł. Zepchnęło mnie. Nie złapałaś. Czyli muszę przez te... O, przez te... Nie wiem, co to jest, ale... Muszę się tego złapać, bo inaczej się nie da. Poczekaj jeszcze, o tu. Którym było? Puść się! Nie wiem. Poszła powiadomić. Muszę... Aha. Chodźcie, chodźcie tu. Co za skubana, bo ja mam ten taki lepszy łuk, nie? Teraz.
to jest? Jakiś krab? Rany boskie. Mogę to coś pokonać? Mogę. Aha, bo jeszcze tu jest plujka. O kurde. Słuchajcie, czy jest... Czy ja mam udźwig mój jest tak duży, że ona nie może biec, czy jak? Chyba tak. Nie no, możesz biec. Tam chcą, żebym się udał. To może tu? To idę dziekarzom, nie? Niestety pewno tutaj znajdzie... Czy ja to dobrze idę? Chyba tak. A to jest przeogromne, słuchajcie. To normalnie jeden odcinek mi z tego wyszedł. A myślałem, że tylko to spadamy i spadamy stąd, a tu nie. Patrzcie w ogóle, ile tutaj chodzenia. No dziś mnie droga prowadzi, więc no już jesteśmy tutaj, to chciałbym to jednak odkryć, gdzie mnie to poprowadzi. No. Będzie to serduszko, czy nie? Tu mogę zeskoczyć. Ciekawe, czy takich będzie więcej? Czy jak? To jest serduszko? Tak. Zdominuj rdzeń, ale w którym miejscu? A, tu jeszcze plujki są. Rdzeń, tak? Czy tu są jakieś specjalne miejsca, w które muszę to zrobić, czy... Czy jak to jest? A co to jest? To jest jakiś wielki jeden potwór. Czy ja mogę w niego strzelić? Nie, to jest taka tarcza, okej. Okay. Czyli ja nawet tutaj nie wejdę. Czy tutaj jest gdzieś coś? Ja nie mogę więcej... Co ja zrobiłem znowu? Ja chciałbym w dzisiejszym odcinku jeszcze, słuchajcie, zdominować, że tak powiem, ten rdzeń. Tutaj nie. No, nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Tutaj coś jest, wejście do góry jakieś, czekajcie. Aha, coś jest, czekajcie. No, halo. A czemu C? Nie. E. No dobra, ale...
O, Jesus! Co to jest? Ja pierdzielę! Dobra, to ja tutaj już coś czuję, że padam, jak kawka. Jak to zabić? Patrzcie na to. To się wściekło. W ogóle nie odchodzi zero życia, zero niczego. Ja pierdzielę. O matko! Cały czas prosto w ten wchodzę, no. To było do przewidzenia. W ogóle nie mogę biec. Nie wiem, dlatego że mam już tyle rzeczy i nie może... Nie wiem. Ale to trudne będzie. Chciałbym jeszcze w dzisiejszym odcinku pokonać to coś. O mój Chryste Panie, co od początku? Dobra, to jeszcze raz, chwila. Kurde, no. Świetnie, jeszcze brak amunicji. Naprawdę? Biegnij! No właśnie, biegnij! Patrzcie, ile mi jeszcze zostało! No prawie! Aha, brak amunicji, po prostu świetnie! Shit! Pięknie! Udało się! Ale była jazda, co? No i? Dawaj to. Się czegoś dowiemy, co? Czy nie? No i pięknie, słuchajcie, udało się. Nie mogę się ruszyć, widocznie idziemy do góry i wyjdziemy po prostu stąd, tak? Tak, tak, tak.
Poznana dominacje. Dostępne dominacje. Sigma. Fajne. Podoba mi się to. To było dobre, aczkolwiek końcówka, no, umęczyła mnie troszkę. Nie byłem na to przygotowany, ale powiem wam, że przyjemnie to poszło. Jezu, ale mi się przedłożył odcinek. No, ale niestety takie tutaj będą, dlatego, że ta gra jest taka, no, strasznie dużo tutaj jest do zrobienia. W każdym razie mamy tutaj poboczne zadania, o, te zadania. Więc jeszcze sobie zrobimy w następnym odcinku. Nie wiem jak z tym głównym, zobaczymy. No tak będzie, cały czas będą jakieś zadanka. A ja chcę te poboczne tutaj sobie jak najbardziej zagrać. Muszę się trochę wyleczyć, nie mam tutaj już leczących. Chyba nie mam, tak? No tu mam taką odporność. No tutaj mam na przykład takie jedno coś, ale nie mogę tego zabrać. Teraz mogę. Dobra, w każdym razie dziękuję wam za dziś i cóż, do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.